Ja się niczego nie bałem. Tylko panu mogę. I tak się przeżyło. Nic specjalnie, ani ranny nie byłem, ani nic. Chociaż byłem w takich historiach, że mogłem być. A dlaczego akurat do Woli Libertowskiej pan przyjechał? Dlaczego? Bo tam był wuj mojej mamy. A jak on się nazywał? Szańkowski. Czyli do rodziny pan tak jest. Przyjechał. No i stamtąd właśnie z tego majątku Wola Libertowska, to była domena państwowa, to prawda, ten majątek. Chodziłem trochę na piechotę, trochę na końmu do Wierzbicy i z Wierzbicy tam kończyłem gimnazjum. A to było oficjalne, funkcjonujące legalnie gimnazjum, nie, czy to nie, były tak, tajne komplety? Nic legalnie nie było. Jak wyglądały lekcje tajnego nauczania? Tajne nauczanie? No wszystko w Wierzbicy. Wierzbicy. Ci profesorowie oczywiście byli zawsze szczerzeni. Jak nazywali się już we swoim głowie? W każdym razie dwaj bracia. Była taka sytuacja, że jeden z tych profesorów umarł. Nieśliśmy trumnę przez pola, z daleka Niemcy. Trumna została na polu, a wszystko się rozproszyło. A kto oprócz pana chodził do tego gimnazjum? Czy pamięta pan, jakie to były, jacy to uczniowie byli? No, przeważnie tam z okolicy, z wioski, to wszystko tego. No, a ja tutaj w Woli Libertowskiej, to zasadniczo ta pani, co tutaj zdjęcie jest tutaj, tak? To właśnie była w Woli Libertowskiej z tym cieniem młotkiem. Ja byłem w jednej klasie z nim, bo Tadeusz Cień był już w liceum, a myśmy jeszcze byli w gimnazjum. I trzy dziewczyny, Gomułków się nazywały, jedna była taka moja eks-narzeczona. Bunkry się mieli w stodołach i radia tamtego, taka gospodarza Kastka, była stodoła. I tam był bunkier w środku i aparat radiowy. Ja przechodziłem i te dziewczynki, tak jak pani, też myśmy tam z nimi w środku tam tego, w słomie. Czyli słuchaliście? Słuchaliśmy radia, tak. A w jaki sposób pan się zetknął z konspiracją? Właśnie w Wierzbicy. Właśnie w tym gimnazjum. To była moja... Tam wszyscy byli oczywiście. Chyba, że takie tchórze wcale się nie mierzą niczego. A tak wszyscy normalnie byli. Taka. W tej Ślinie, tam miałem wuja, który też w jakiejś rolniczej tej szkole tamtego. On właśnie mi dał kontakt. Nazywał się Daszkiewicz, Korybut Daszkiewicz, który pomógł mi tam do tego gimnazjum i przez niego miałem kontakt. Jeszcze taki był Zeus. Zeus i on, Mieczysław. Gretka. On był właśnie dowódcą później tych akcji wszystkich. Najlepsza robota to była na w tym Wolbromiu, na tą garbarnię. A to część było od Marcina, ludzi. No właśnie ten Zeus. On organizował to wszystko, umówione miejsce, gdzie, kiedy, jak, spotkanie. Jeszcze przedtem byliśmy w Wolbromiu parę razy. Dlaczego akurat na garbarnię zrobiliście skok? Dlaczego na garbarnię? No bo skórę potrzebowało na buty. 7 furmanek skóry. Przy samej żandarmerii. To jak dzisiaj pamiętam. Ja byłem smarkaczem, to prawda, ale... Czyli to w rynku było, koło rynku gdzieś, tak? Koło rynku. Ja byłem, proszę pana, w środku nie byłem, tylko byłem na wierzchu, puszczałem ludzi, a nie wypuszczałem. Oczywiście to było. A żandarmeria obok, tak? Co? A obok żandarmeria? Obok żandarmeria. Gapili się na nas. No wszystko oczywiście po cywilnemu tam tak. Wszystko pozorowane było, tak nikt się nie domyślał, co to jest.
Oni dopiero później po akcji dopiero się dowiedzieli. A potem była akcja na Pilicę. Pilicę się wydaje. Na rynku w Pilicy rozstrzelał. Taki drąb był od Marcina. Trzech czy czterech baniorów. Tak. A ja z tym Zeusem przez okno patrzyliśmy. Przez okno domu. A to na rynku było to rozstrzelanie. No, mieliśmy różne akcje. Mieliśmy przeszkolenia. Taki sama był kurs taki pozaoficerskiśmy robili. Byłem na takiej akcji w Harszyńcy. Raczej w tunelu rozdroiliśmy tych Niemców. I do grupy tamtą Achockiej dowieźliśmy ich. Rozstrzelali ich oczywiście, tych Szwabów. Zdobyli marszutę, no ale w każdym razie tunelśmy zdobyli. A w grupie też byłem później tej. Tej to mam, mój brat był, to też byłem krótko, rzucyśmy ją i odbierali, ale tam było takie przeszkolenie nasze, tych podoficerów. A ta szkoła podoficerska to była przy oddziale partyzanckim? Tak. Tak, tak. Czyli pan był w tym... Taki Sawa był. On był takim podoficerem ostry bardzo i on ich, tych chłopaków tam ganiał. No i mnie też. Mieliśmy i sceny, i nawet angielskie, lekkie karabinki maszynowe. A kto jeszcze razem z panem brał udział w tym szkoleniu? No już nie pamiętam tych chłopaków. Dość, że ja byłem sam, bo cieniowie to byli już. Już byli podoficerami, już wcześniej, tam wszystko do tego, tak. Czyli pan z tej... I Zagała. O! Jurek Zagała, bardzo dzielny chłopak i bardzo się przyjaźnili ze sobą. Odbieraliśmy rzut w nocy, jeszcze komiczna historia była. Napakowane było już na furmankę z powrotem. Różne pojemniki z bronią, z tym wszystkim. A ja byłem furmanem. I na zakręcie zamiast konie przytrzymać, dobrze, ja dobrze jeździłem. Wyrzuciłem całą do góry nogami. I ten Sawa pałką, tam takie granaty były z pałką, lał mnie tą pałką. Mówi, co by było, jakby jeden eksportował z tego. To by mnie nie było, mówię. Chora, głupi jest. No tak, no. Zakręt tam to był tego, na tym zakręcie ja jechałem końmi i zamiast tam odpowiednią tam, no jeździłem dobrze, ale nie przypuszczałem, spałem po prostu. No i furna do góry nogami, no, z granatami, z diamami, ze rzutu. Zapalone te wszystkie historie, żeby ten samolot, obserwowaliśmy te samoloty jak latały, a czyli dwa były. I potem rzut był, samoloty odjechały, nikogo nie zabierali, nie lądowały samoloty. A myśmy dopiero zbieraliśmy to wszystko na formankę. No myśmy byli uzbrojeni oczywiście, uzbrojeni, przygotowani. I obstawa była wcześniej, że w razie czego jakby tam Niemcy czy inni, no to była obstawa dookoła. A ja byłem bezpośrednio do zbierania. Co z tą bronią się stało dalej? Nie wiem, tego nie wiem. Co oni porobili, gdzie zakopali, gdzie schowali, nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem tylko tyle, że po tej akcji w Olbromiu ze skórą zamelinowali i przyszło BH i ukradło wszystkie skóry. Trochę tam może zostawili. No ja zostałem na Mucewka. A w tej Ślinie to pamiętam, taka akcja była, prawie 150 bimbrowniśmy potłukli w nocy. Prawie 150 bimbrowni. Taka duża wioska była. Tyle bimbrowniśmy potłukli w ciągu jednej nocy. No, też akcja. A dlaczego bimbrownie likwidowaliście? No bo to już pijane cholera było, no.
to zatrwali się ludzie, żeby to jeszcze dobry ten bimber. A ja już, diabli wiedzą, z czego oni robili, był taki, ja to udawałem, że piję, nie piłem go. Coś strasznego. A to kto kazał wam tą bimbrownię rozbić? No, to już aktem dowództwa była. To niszczyliście instalacje czy butelki? Jak to wyglądało? A te całe urządzenia, no ten bimber żeśmy tłukli. Tłukliśmy na kawałki, a ten urządzenie wylewaliśmy. No. Cała akcja. A to ludzie nie protestowali? Proszę? Nie protestowali ci ludzie? Nie, to antypolska akcja. Co tym sobie? Rozpijasz ludzi i tak dalej. No nie było gadania żadnego. Ale tyle bym robił w jednym wiosce tylko. 150. Co? Prawie. I to nie były 150 butelek, tylko 150 miejsc. A miejsc. A to bardzo długa wioska taka. Ta chlina. To wystarczyło czasu w jedną noc? Co? Wystarczyło czasu, żeby w jedną noc to zrobić? No to było sporo ludzi. Byli rozdzieleni po wiosce. Ostatnie pytanie. Dlaczego się pan zdecydował wstąpić do AK? No, zawsze mnie to pociągało, żeby być, ojciec był w tym, w Legionach, nie w Legionach, tylko był w 20 roku w tym akcjach. Ja tylko szczegół powiem. Ojciec był kawalerzystą. Ja też potem byłem kawalerzystą. Jechali pociągiem. Cztery konie z przodu wagonu i cztery... I tam żołnierze obsługiwali to wszystko. I ojciec zachorował. Przykryli go ojca tym gnojem, tym wszystkim. A jechali parę dni i wyzdrowiał pod tym gnojem. A słowo daje. A ojciec był pierwszy pułkownik krachowieckich, tak. Czyli te tradycje rodzinne pana motywowały? No ja w ogóle zawsze do broni, do tego, to miałem tego.